mamy dzisiaj wykonać dodawanie ułamków zwykłych. Mamy taki tekst. Oblicz sumę, wynik doprowadź do najprostszej postaci. Co to znaczy? To znaczy, że mamy na początku wykonać sumę, czyli dodawanie. My już tu mamy powstawiane dodawanie, ale trzeba to wiedzieć, że suma to dodawanie. I należy takie ułamki, bo zawsze ułamki zwykłe w dodawaniu i odejmowaniu należy sprowadzić do wspólnego mianownika. Dzisiaj pokażę, jak wykonywać takie przykłady. Najpierw przepiszę ten przykład pierwszy. Ale widzę, że się tutaj pomyliłam. To nic, poprawimy. I będzie już dobrze. Jak się wykonuje? No więc ja z reguły pokazuję to na boku, robię sobie tak zwaną taką linię tutaj pomocniczą, żeby było mi łatwiej. Czyli piszę sobie tak 7, piszę sobie 14 i będę dodawała. 7 plus 7, 14. 14 plus 14, 28. Ale od razu widać, że wspólnym mianownikiem jest liczba 14. To znaczy tak, zawsze po jednej stronie piszę jedną ten mianownik, po drugiej stronie drugi mianownik, dodaję cały czas to samo, to samo, to samo, to samo, aż znajdę wspólny mianownik. Tutaj wystarczyło tylko, żeby dodać raz i wyszedł nam wspólny mianownik. To znaczy, że wspólnym mianownikiem jest liczba 14 i tak też wpisuję liczbę 14. Teraz popatrzę, co się wydarzyło z moim mianownikiem. Ten mianownik był 7 wcześniej, ale teraz zobaczmy, zmienił się na 14. No jak się zmienił na 14? Zmienił się, jakbym pomnożyła przez 2, dostałabym 14. Jeśli tak, to trójka, którą mam tu, też się musi identycznie zmienić, czyli także przez 2. No to 3 razy 2 to 6. Co się stało z tym drugim? Ten drugi jest 14, zobaczcie, nic się nie zmieniło, więc dwójka też się nie może zmienić, po prostu ją przepisuję. I teraz wykonuję dodawanie. Dodawanie wykonujemy tylko i wyłącznie wtedy, gdy mamy wspólny mianownik, a już wspólny mianownik mamy. I tylko i wyłącznie w taki sposób, że licznik dodajemy do licznika, natomiast mianownik przepisujemy. 6 dodać 2 to jest 8. Mianownik 14, przepisujemy. Moglibyśmy tak zostawić, gdyby nie to, co jest napisane w poleceniu. W poleceniu jest napisane wynik doprowadź do najprostszej postaci. Znaczy się, zrób tak, żeby dalej się już nie skracało. No więc możemy skrócić. 8 i 14 skrócić przez 2. 8 dzielone na 2 to 4, a 14 dzielone na 2 to 7. Czyli powstaje ułamek 4 siódme. I teraz już jest w najprostszej postaci. Podpunkt B. Wykonujemy najpierw przepisanie tych ułamków. Ja sobie znowu na boku pozwolę, czy akurat pod spodem, pozwolę sobie wykonać ten mój sposób. 4 plus 4, 8 plus 4, 12 plus 4, 16, jak widzicie, tu cały czas dodaję czwórkę. Tu z kolei dodaję cały czas trójkę. 3 plus 3, 6 plus 3, 9 plus 3, 12 plus 3, 15. Co się okazuje? Znalazłam po lewej i po prawej identyczne liczby. A więc wspólny mianownik to jest 12, który sobie tu pozwolę już wpisać. Co się stało z czwórką? Czwórka zmieniła się na 12. Jak? Jak pomnożę przez 3, to dostanę 12. No to też muszę to samo zrobić z licznikiem, bo zawsze wykonujemy tak samo. Jeśli z licznikiem coś się dzieje, to to samo dzieje się z mianownikiem. Jeśli coś się dzieje z mianownikiem, to samo musi się dziać z licznikiem, czyli też przez 3. 3 razy 3, 9. Co się stało z tym? Tu się trójka zamieniła na 12. Jak się zamieniła na 12? No pomnożyła się przez 4. W takim razie ta dwójka też się pomnoży przez 4. I to będzie 8. Teraz już możemy wykonać normalnie działania. 9 dodać 8, 17.
a mianownik, pamiętamy, nie dodajemy, po prostu przepisujemy. Natomiast jest podane doprowadź do najprostszej postaci, w związku z tym tu jest w liczniku, czyli na górze, wyższa liczba niż na dole, czyli w mianowniku. A więc należy wyciągnąć całości. Jak wyciągamy całości? W całości wyciągamy w ten sposób, że patrzymy, ile zmieści się dwunastek w siedemnastce. Dwunastek mieści się w siedemnastce jedna, to piszę jeden. Jeden razy 12 to 12 i od 17 odejmuję te 12, czyli po prostu zostaje nam 5. Mianownik przepisujemy. Wyczyszczę sobie tablicę, żeby było mi łatwiej pokazać kolejne przykłady, żeby były lepiej widoczne jednak. I zajmiemy się przykładem C. Trzy ósme, dodać 5/6. No i znowu posłużę się tym, że ósemkę sobie przepiszę, szóstkę sobie przepiszę i pododaję. 8 i 8, 16. I 8, 24. I 8, 32. Szósteczka, 6 i 6, 12 i 6. 18 i 6, 24 i 6, 30. To się okazuje 24 tu, 24 tu. Znaczy, że wspólny mianownik już mam i to jest liczba 24. Popatrzcie, co robię. Zamieniam mianowniki na tę liczbę, którą już znalazłam, czyli na tak zwany wspólny mianownik. Ale pamiętam o tym, że jeśli moja ósemka zmieniła się tak, że jest 24, a ona zmieniła się trzykrotnie, to moja trójka dokładnie ten sam manewr wykonuje, czyli też się zmienia trzykrotnie. 3 razy 3, 9. Szóstka zmieniła się na cyfrę 24 razy 4, więc moja piątka też się tak samo zmienia przez 4, czyli 20. Mogę wykonać 20 plus 9, czyli mamy 29 dwudziestych czwartych. 29 dwudziestych czwartych powoduje, że w liczniku mamy wyższą liczbę niż w mianowniku, a więc możemy wyciągnąć całości. Ile dwudziestek czwórek mieści się w 29? Mieści się cała jedna. Czy zostanie mi jakaś reszta? No 1 razy 24 to 24. Odejmuję od 29, czyli mam 5. 24. I to jest koniec przykładu C. Wykonamy następny przykład, czyli przykład D. Teraz już pojawiają się całości. 3 całe i 1 piąta. Dodać 4 całe i 2 czwarte, ale to w niczym kompletnie nam nie przeszkadza, bo nadal wykonujemy tak samo, tyle tylko, że całości po prostu przepiszemy, a wspólny mianownik za chwilę znajdziemy, tak jakby tych całości w ogóle nie było. Czyli tak jak przed chwilką, piątkę przepiszę, czwórkę przepiszę i będę dodawać 5 plus 5, 10, plus 5, 15, plus 5, 20, plus 5, 25, plus 5, 30. Teraz czwórki pododajemy. 4 plus 4, 8, plus 4, 12, plus 4, 16, plus 4, 20. I co się okazuje? O, jest 20. A więc wspólny mianownik 20. Co się stało z piątką? Piątka razy 4. A więc jedynka też razy 4. 1 razy 4, czyli 4. Co się stało czwórką? O tu. Przepraszam, tu. Co się stało z czwórką? Czwórka pomnożyła się przez 5. A więc dwójka też przez 5. 2 razy 5, 10. Dodajemy. Tym razem dodajemy tak. Najpierw całość do całości, czyli trójka do czwórki daje nam 7 całości. Teraz mianownik niezmienny, czyli go przepisujemy, a czwórkę do dziesiątki dodajemy. No ale ponieważ w poleceniu podano doprowadź do najprostszej postaci, musimy to doprowadzić dalej. Przepiszę całości i mogę dokonać skracania.
przez jakąś liczbę taką samą skrócę i licznik, i taką samą skrócę mianownik. Na przykład przez 2. 14 na 2 to 7, 20 na 2 to 10, czyli to jest 7 całych i 7 dziesiątych. I to jest koniec tego przykładu. Ponownie wyczyszczę sobie ekran, żeby było nam lepiej widoczne. Oj. I jeszcze troszkę nam tu zostało pozostałości z przykładów. I już możemy wykonywać. Kolejny przykład. Kolejny przykład, czyli przykład E. No i znowu to samo, tak? Przepisujemy sobie. I poszukujemy wspólnego mianownika. Jak zwykle ja sobie to wykonam w pomocniczych działaniach. 9 i 9, 18 i 9, 27 i 9, 36 i 9, 45, 12 i 12, 24 i 12, 36. Proszę bardzo, okazuje się, że ten wspólny mianownik już mi się znalazł. Jak mi się znalazł wspólny mianownik, to w tej sytuacji przepisuję całości, czyli 11. Wspólny mianownik już wiem, 36. Przepisuję całości, czyli 8. Wspólny mianownik 36. Co teraz wykonuję? Sprawdzam, co się stało z moją dziewiątką. Dziewiątka zmieniła się na 36 poprzez mnożenie przez 4. A więc siódemka też się nam pomnoży przez 4. 7 razy 4, 28. Dwunastka mnoży się przez 3. A więc piątka tu także przez 3, czyli 15. Co wykonuję? 11 dodać 8, no to jest 19. Mianownik przepiszę, a teraz wykonam dodawanie 28 plus 15. No 20 plus 10 to jest 30, 8 i 5 to jest 13, czyli mamy 43. Wyciągniemy dalej całości. Wyciągamy całości, czyli ile 36 się mieści w 43? No mieści się jedna, tak? Czyli już nie mamy 19, tylko jedną całą więcej, czyli mamy 20. A od 43 odejmujemy 36, co powoduje, że mamy wynik 7. I mianownik 36. Skrócić się dalej nie da. Ponownie wyczyszczę sobie ekran, żeby było mi łatwiej, bo został nam najdłuższy z przykładów. I dobrze by było mieć dużo miejsca, więc wyczyścimy sobie ten ekran. I możemy zająć się przykładem F. Taki przykład można rozwiązywać w różny sposób. Można zrobić tak, że można najpierw na przykład dodać dwa pierwsze ułamki i dopiero później dodać ostatni ułamek, a można wykonać tak, że wszystkie trzy jednocześnie. Ja zrobię te wszystkie trzy jednocześnie, ponieważ akurat ten przykład nie jest jakiś taki bardzo trudny, więc mogę wykonać wszystkie trzy jednocześnie. I dodaję trójkę. 3 plus 3, 6, plus 3, 9, plus 3, 12, 4 plus 4, 8, plus 4, 12. I widać, że wspólnym mianownikiem dla wszystkich trzech jest dwunastka. Przepisuję jedną całą i moje mianowniki zamieniam na dwunastki. Tu przepisuję 4 całe i tu mam mianownik 12. Co się stało z trójką? Trójka zamieniła się na dwunastkę, mnożyło się przez 4.
A więc jedynkę też mnożę przez 4, czyli tu wpisuję już 4. Czwórka pomnożyła się trzykrotnie, a więc trójka też trzykrotnie, czyli wpisujemy 9. Natomiast dwunastka była, nic się z nią nie zmieniło, czyli jej liczba w liczniku jest niezmienna także. Dodajemy najpierw całości. 1 dodać 4, czyli 5. Mianownik pamiętamy, przepisuję. 4, 9 i 1 dodaję, czyli wychodzi nam 14. Pamiętam o tym, że doprowadzam do najprostszej postaci, a ponieważ w liczniku jest 14, no to od 14 muszę. Zobaczyć, ile w 12 się mieści. W 14 mieści się jeden raz, czyli powiększam piątkę o 1, czyli już mam 6. I od 14 odejmuję 12, czyli zostaje mi 2. I mianownik przepisuję. Oczywiście jeszcze się uda skrócić, ponieważ obie liczby są parzyste. W związku z tym skracamy przez 2. 2 na 2 to jest 1, 12 na 2 to jest 6. W związku z tym tu mamy liczbę 1 szósta. I to już jest koniec tych wszystkich przykładów. Ja tylko przypomnę, że zawsze pamiętamy, przy dodawaniu, ale i odejmowaniu ułamków zwykłych należy zawsze sprowadzić do wspólnego mianownika i dopiero można wykonywać działania. Dziękuję bardzo.